Dzisiaj chciałbym omówić temat przejmowania się opinią innych, i jakkolwiek odnotowuję swoje kompulsywne, niemalże pragnienie, żeby postarać się omówić każdy wątek, każdy niuans, każdy kontekst, zaproponować wszelkie analogie z różnymi rzeczami, to spróbuję pomimo tych odczuć skupić się po prostu na pobieżnym. Zaproponowaniu, zaprezentowaniu mojej perspektywy oraz pokazania przykładu, przykładów, z których będzie wynikało jasne, że po pierwsze, primo, przejmuję się opinią innych, po drugie, primo, że mam parcie na szkło, po trzecie, primo, że nie jestem doskonałym mówcą i po czwarte, primo, ultimo, że nie mamy pańskiego płaszcza. Przechodząc do rzeczy. Tutaj, jeżeli chodzi o przejmowanie się opinią innych, to termin przejmować się jest problematyczny i jest niejednoznaczny, bo przyjmować... z, tego, z tego, wydaje mi się, co tam jest zaangażowane, ta, 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 ten, ten ciężar emocjonalny w tym, w tym słowie, bardzo często, wydaje mi się, że przychodzi właśnie taki, taki mechanizm obronny, że ja się wcale nie przejmuję, ja się wcale nie przejmuję, bo przejmowanie się jest czymś złym nie? i w zależności, jak to sobie zinterpretujemy, to różnie można na to spojrzeć, Natomiast jeżeli chodzi o moją, właśnie, pobieżnie zaprezentowaną perspektywę, to wszyscy bierzemy pod uwagę i wpływa na nasze emocje to, co ktoś o nas myśli, to w jaki sposób ktoś nas opiniuje i to w jaki sposób właśnie odczuwamy, że ktoś nas lubi, że nas aprobuje, albo że nie, właśnie w, jakiej, w, jak, w jakim stopniu jest naszym fanem i pójdzie za nami w ogień. A na ile będzie właśnie będziemy czuli napięcie, że ktoś, komuś nie pasujemy, albo że ktoś nie aprobuje właśnie naszych decyzji, naszych wyborów, że nas krytykuje, że, że, że jakiś tam jest y, negatywny ładunek energetyczny powiedzmy, nie? że po prostu wpływa to, nasze, wpływa to na nasze odczucia po prostu tu i teraz. I potencjalnie wpływa to na właśnie nasze zachowanie w przyszłości, nie? czyli, że będziemy się albo angażowali w kłótnie, albo nawet jeżeli go zignorujemy, to jednak nie oszukujmy się. Jest nawet jeżeli porównamy neutralny stosunek do mnie 100 tysięcy ludzi, to będzie to generowało inne odczucia niż gdybym, nie wiem, wyszedł teraz na scenie i miał 100 tysięcy ludzi, którym. Którzy myślą albo czują, że uratowałem im życie i oni są mi wdzięczni, no to będzie inne po prostu odczucie, nie? No i na drugim stronie, na drugim punkcie tego, tego biegunu jest to, że jakkolwiek zniszczyłem te życie. 100 tysięcy ludzi, którzy ma zadrę wobec mnie, że ja im skrzywdziłem kogoś bliskiego, no i będę miał to odczucie, że. Że jakieś takie y, doświadczenie zagrożenia, że, że, że gdyby nie było tej bariery między nami, to oni by mi chcieli zrobić krzywdę, albo po prostu, żeby. No, wiadomo o co chodzi, nie? Że niezależnie od tego, jak wysokie jest moje poczucie własnej wartości, to jednak zawsze będzie to poczucie. No, myślę, że wszyscy celebryci, wszystkie, wszystkie gwiazdy mają właśnie coś takiego, że, że są lubiani i daje im to takiej po prostu nawet chęci. Takiej motywacji do dalszego działania, żeby dać im tym ludziom to, na co czekają, być nowym, mieć nową rolę w filmie, i tak dalej, i tak dalej, nie? I jakby to jest moja perspektywa, że, że nie ma nie tylko niczego złego w tym, że to, to, że ktoś coś o mnie myśli, to wpływa na moje odczucia, albo to, co ktoś ja czuję, że o mnie myśli, wpływa na moje odczucia, ale wręcz jest po prostu oczywistą. Częścią ludzkiej egzystencji. Po prostu jak ktoś tak nie czuje, to nie jest człowiekiem, a jak ktoś myśli, że tak nie czuje, to po prostu jest to wyparcie albo brak świadomości. To tutaj bym zostawił, jeżeli chodzi o zaprezentowanie mojej perspektywy. Oczywiście, jak mówię, można by to rozłożyć na czynniki pierwsze i wiele przykładów tutaj zaprezentować, żeby niuansów dotknąć. Natomiast chciałbym zaprezentować, znaczy zaprezentować odnieść się bardzo pokrótce do dwóch komentarzy. I podzielić się moimi odczuciami, kiedy czytałem te komentarze, i właśnie co z tym można zrobić. Bo, z jednej strony, można by jakieś tam właśnie komentarze zignorować, nie przejmuj się opinią kogoś, kto ci źle życzy, albo coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Ale równie dobrze można by po prostu wykorzystać to jako przykład do dokładnie tego tematu, o którym tutaj mówię. Więc pierwszy komentarz to było: y, Masz to i owo, ale masz też i parcie na szkło. Tak? Czyli z jednej strony, gatunek. Można powiedzieć, ciężar energetyczny tutaj jest taki, że czuję, że komuś się to nie podoba. To moje parcie na szkło, to, że ja tutaj coś gadam, albo że nie wiem, właśnie, że jakieś żarciki prezentuję, i jakby jest tutaj motywacja, żeby u kogoś wzbudzić uśmiech, że jakby można powiedzieć, żeby ktoś mnie po drugiej stronie lubił, tak? Można tak to określić. Nawet samo to, że, że jakby znowu tutaj jest to dowód na to, że, że, że przejmuję się opinią innych, czyli że, że jakby mam chęć, żeby ta druga osoba, ty teraz słuchaczu, żeby nie czuła, że zmarnowała czas po nagraniu, po wysłuchaniu tego nagrania, wręcz żeby dostarczyć wartość i żeby być de facto lubianym. Nie za wszelką cenę, ale na pewno ta motywacja tutaj jest. Myślę, że po to właśnie tuż przed nagraniem nałożyłem sobie trochę wody na włosy, żeby, żeby być bardziej, żeby moja polska morda była bardziej przystępna, nie? Żeby, żeby nie widać było, że dopiero co przed chwilą wstałem, nie? Więc... Jakby, oczywiście, że można powiedzieć, że mam parcie na szkło, cokolwiek to znaczy, nie? Jakby znowuż. I jakby, jakby, myślę, że mógłbym się umieścić gdzieś na skali, jeżeli chodzi o parcie na szkło, między jakimś kimś, kto, kto nie wiem, po prostu robi sobie filmiki, albo już pomijając ludzi, którzy w ogóle nie, nie wyświetlają swoje mordy, no to już w ogóle jest inna skala, nie? Ale. No, ale, ale nawet ktoś, kto po prostu robi filmiki po prostu albo wrzuca swój głos, tylko bo chce się czymś podzielić, to myślę, że jestem na skali gdzieś między taką osobą, nawet między tymi twórcami, o których wspominałem wczoraj, którzy po prostu bardziej spokojnie mówią, stonowanym głosem, bez właśnie kofeiny we krwi, to jestem gdzieś między nimi na skali, a między jakimś tym na przykład yy, Super Mario, ten, ten taki malutki. Yy, Influencer, freakfighter i tak dalej, nie? No i okej, okay, jestem tam, i, i też jakby rozumiem, że z czegoś to wynika, że mam jakąś chęć wejścia do Twojej lodówki, taką umiarkowaną, powiedzmy, nie? Jakby może nie do lodówki, to wiadomo co chodzi, nie? Ale czy mam parcie na szkło? Tak, mam. Czy czuję, że nadę? Nie, nie czuję, że nade, nie? Jakby rozumiem, akceptuję siebie, jakby takim jakim jestem, i to parcie na szkło. Arguably, staram się jakby przekuć na coś dobrego. Nie? Gdybym nie miał pomysłu na coś dobrego, jak mógłbym to przekuć, no to bym pewnie starał się je stłumić, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby to moje parcie na szkło przekuć na, na to, żeby pokazywać dupę na TikToku. Na przykład, nie? Nie wiem, głodnemu no, już, już, już chleb na myśli, może już drugi filmik z rzędu o tym mówię, może, może jest coś na rzeczy, nie? E, ale no, więc tutaj tak pokrótce się chciałbym odnieść, nie? I jakby wiadomo, że mógłbym tutaj. Em, pójść za takim instynktem, żeby wejść w ten mechanizm defensywny właśnie, taki, że ja wcale nie mam parcia na szkło, jak coś ci nie pasuje, to po co tu klikasz i coś tam, coś tam, coś tam, nie? No, ale jakby też rozumiem, że tak jak ja mam jakieś uwarunkowania i przekuwa się to na jakieś zachowanie, czyli myśl, nagram sobie filmik i podzielę się moją perspektywą, wierząc, że to komuś może przysłużyć, tak ta osoba, pan Mariusz, który dał ten komentarz, też coś sprawiło, jakieś... Czynniki, jakieś geny, jakieś czynniki środowiska, które na niego wpłynęły, że pojawiły się jakieś takie uwarunkowania, że hmm, pomyślał, że kliknął sobie nie wiem przypadkiem, yy, czy, czy nie wiem, jakieś coś googlował albo wyskoczyło mu, bo to nie jest chyba stały subskrybant, tylko zobaczył coś tam o samotności, może, może go temat interesuje. Kliknął i to i miał jakieś oczekiwania wchodząc do tego, na ten filmik, to nie spełniło jego oczekiwań, pojawiło się rozczarowanie, no i coś sprawiło, że. Ma ochotę napisać, że nie podoba mu się moja polska morda, albo że mam parcie na szkło i tak dalej, i w porządku, nie? To jest, jakby część jest o mnie, część jest o nim i spoko, nie? Natomiast tak wpłynęło to na moje emocje, ale mogę to po prostu wykorzystać to jako przyjrzenie się sobie i takie, czy to moje parcie na szkło jest czymś, co ja chciałbym zaadresować i chciałbym się właśnie mniej wyświetlić i tak dalej. Myślę, myślę, myślę i nie. Na ten moment, jakby mm, wykorzystanie mojego parcia na szkło, traktuję na. jakby, że jest na tym poziomie, na jakim jest to zbieżne, można powiedzieć, z moimi intencjami. No i drugi komentarz, który pojawił się dzisiaj nad ranem y, odnośnie filmu y, pod tytułem Jeżeli zgubiłeś sens, to napisał pan Arkadiusz, że jak ktoś przez 19 minut chodziło o mnie, że jak ja przez 19 minut. Próbuje przekazać coś, co da się w dwie minuty, to źle to robi. I tak jak tutaj powiedziałem, że udowodnię, że, że nie jestem perfekcyjnym mówcą, i faktycznie, jakby, znowu, przykro mi, że ktoś się poczuł rozczarowany tym, co zobaczył w moim nagraniu. Nie takie były moje intencje. Jakby, naprawdę, jest mi autentycznie przykro. Jakby nie chciałbym, żeby ktoś się czuł rozczarowany tym, co tutaj widzi. Natomiast Mogę się znowu siebie zapytać. Po pierwsze, czy przejmuję się, czy, czy, czy to, że ktoś jest niezadowolony z tego, co ode mnie dostał, co coś sobie wziął ode mnie, a ja dałem na stół i sobie ktoś wziął, ale w, no, w takich intencjach, um, czy to wpływa na moje odczucia? Tak, wpływa to na moje odczucia. I można powiedzieć, że poniekąd przejmuję się tą opinią, bo wolałbym, żeby każdy był zadowolony i jakby każdy z tego czerpał korzyść, wartość, nie? I to jest, ten, ten przykład z YouTube'a jest dokładnie tym samym, co mam, jakby, co mamy wszyscy w trybie offline z naszymi bliskimi i z naszymi dalekimi, nie? I teraz znowu mogę to wykorzystać jako feedback, że czy ja jestem w stanie, czy byłbym w stanie przekazać to samo w 19, to co w 19 minut próbowałem w 2 minuty? Myślę, że mógłbym spróbować i nawet pojawił mi się taki pomysł, aby spróbować zrobić taki challenge dla samego siebie, żeby dokładnie, lub może niedokładnie, ale bo wiadomo, jakieś tam dygresje, niuansiki, konteksty, analogie, przykłady, ale czy pokusiłbym się o spróbowanie wyrażenia esencji na temat właśnie poczucia sensu i jak to zaadresować w życiu, to myślę, że to jest dobry challenge, żeby spróbować zrobić to w dwie minuty albo w trzy minuty i zobaczyć, czy pan Arek, jeżeli wróci jeszcze na ten kanał, czy będzie zadowolony, nie? I no, więc 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 tak to widzę i tak. Czy przejmować się opinią innych warto? Myślę, że do pewnego stopnia jest to nie tylko nieuchronne, ale też wartościowe, że jakby po prostu można zakwestionować, czy ja mam dobre intencje, czy ja mogę lepiej realizować te intencje i po prostu wykorzystać to jako feedback, ale zabezpieczając granice swojego bezpieczeństwa, swojego dobrostanu i właśnie selektywnie podchodzić do ludzi, jakimi się otaczamy, jakimi się otaczamy. No. Także to tyle, pobieżnie, spróbowałem. Wiem, że nie było to perfekcyjne. Ale po prostu robię to, co w mojej mocy, staram się jak najlepiej potrafię. A jeżeli ktoś jest rozczarowany, to tak jak powiedziałem, primo ultimo, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi. Bardzo dziękuję serdecznie za uwagę, życzę miłego dziąka i przejmujmy się opinią innych, ale tylko do pewnego stopnia, gdzie jest to optymalne. A potem już zajmijmy się kolejnymi rzeczami, na których chcemy skupiać swoją uwagę. Dziękuję, pozdrawiam, jo.